Matka Boża koronowana. Wszędzie ona mówi, ja chcę być wśród was, tak, z wami. Posłyszałeś, co ona mówi, ta Wysokość Matka Boża? Wysokość ołtarzy to piękne, tak. Ale ja chcę być z wami, Toru. Jak ona to powiedziała? Jak ona zaznaczyła tę obecność wśród tutejszego miasta, tutejszych ludzi? Łaskami, cudami, wszystkim tym, co Matka wypatrzy w ludzkim sercu, a później co chce, jak chce to serce obdarować. Ale 1 września 1939 roku, kilka dni później, Niemcy są już w Toruniu. Nasz klasztor już dawno był wyznaczony na urzędy niemieckie. Ojcowie zostają aresztowani, więc cały klasztor, te trzy wspaniałe budynki przechodzą pod tak zwaną straszną administrację niemiecką. Wchodzą do ówczesnego małego kościoła ciż właśnie ludzie wielkiej kultury, Niemcy, i w pył zamieniają ławki, ołtarze i czynią jakieś wysypisko, złomowisko w centrum kościoła, tego małego kościoła, z tych połamanych i zniszczonych świętych sprzętów. I na szczyt tego wszystkiego rzucają ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Rzucona jakby na śmietnik. Czy to jest koniec? Nie. Któregoś wieczoru, czy tegoż samego, brat Gerard w nocy przychodzi do tej wielkiej ruiny, patrzy, widzi ikonę rzuconą na połamane deski. Bierze ją, jak Jan Maryję spod krzyża. Wychodzi na ulicę. Kto ją przyjmie? Klasztor zamknięty, ojcowie aresztowani. Może ją ktoś przyjmie. Idzie ulicą, tak, niedaleko szedł. I przygarnia Maryję na cały czas wojny rodzinę, która klęczy, modli się przed tą ikoną i czeka, że zło zostanie przełamane i wróci pokój, że ona zaopiekuje się miastem. To ta rodzina z ojcami modlili się o ocalenie miasta i Toruń nie został zburzony tak jak Elbląg, jak Braniewo, jak Gdańsk, jak Olsztyn, jak wszystkie te miasta, które nie tyle przez walki frontu wschodniego z Niemcami zostały zburzone, ale Rosjanie chcieli też pokazać, jakie to wielkie walki toczyły, choćby przykładem tego jest Braniewo, podminowali całe miasto, wysadzili w powietrze. Została ruina. Tu Toruń ocalał. Ocalał przed Armią Czerwoną, która też mogła zniszczyć to miasto. Maryja była z ludźmi. Maryja płakała, jak zabijano, mordowano w lesie na Barbarce obywateli Torunia, mieszkańców Torunia. Jak w forcie, który okala Toruń, ginęli ludzie. Tak, Maryja tam była. I tam była Maryja. Ta, która już w tak wczesnym czasie, kiedy Jezusa trzymała małego na rękach, oglądała krzyż i oglądała włócznie i oglądała wszystkie narzędzia zbrodni, które spadną na jego syna, na jej syna. To była tu w tych fortach, to była tu na Barbarce i wszędzie, gdzie byli, w Palmirach, gdzie ludzie byli rozstrzeliwani i mordowani, wywiezieni, wywożeni na Syberię, jak mówimy. Tak to jest. Ona jest właśnie z ludźmi, przy ludziach. Warszawa. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej na Woli. Ikona Matki Bożej
nieustającej pomocy w klasztorze na Żytniej u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 30 redemptorystów z tego klasztoru zostało zamordowanych przez Niemców w dniu 6 sierpnia, pięknym dniu. Cóż to jest za dzień? Obchodzimy przemienienie Jezusa na górze Tabor. Oni stanęli z Jezusem na górze nieba, w Jego królestwie, rozstrzelani, zamordowani, jak mieszkańcy Woli. Straszne są pamiętniki i księgi, które powstały, zagłada Woli, morderstwo tego miasta. A Żytnia. Niemcy dochodzą do Żytniej też 6, ale palą kościół i palą ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I nikt nie zginął już tam. Tu na Karolkowej obraz ocalał i opowiada dzieje tych redemptorystów, którzy tam umarli. Dzisiaj, teraz ona jest świadkiem. To życie nie poszło na marne. I dziwimy się, nie dziwimy się, że Maryja jest u pierwszych chwil Radia Maryja, zanim ono jeszcze powstało. Właśnie ona, nieustająca pomoc. Matka Boża, ta, która chciała patronować temu dziełu, pragnęła. Ona została zaproszona i wszyscy, którzy tu jesteśmy, uważamy to za wielką jej łaskawość, przejaw wielkiej miłości. Ona opiekuje się tym dziełem, ona go chroni, ona błogosławi, kiedy ono się rozwija tak pięknie. I nie dziwimy się, że papież, święty papież Jan Paweł II, którego słowa słuchamy, błogosławił temu dziełu i cieszył się, że jest takie radio, Radio Maryja. I mówił, on zanosił w imieniu tego wielkiego dzieła modlitwę do Maryi. Maryjo, gwiazdę ewangelizacji, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką, ty od nieustającej pomocy. I teraz właśnie składamy jej hołd przez tę uroczystość. Ci wszyscy, którzy przybędą, tak, dołączą się do tego dziękczynienia. Ci, którzy będą z nami przez Radio Maryja i telewizję Trwam właśnie, będą też dziękować Matce Bożej za to niezwykłe jej dzieło. Dziękujemy Ci, Matko. Piosenka to pasuje jak pięść do nosa. Daj spokój.